Witam serdecznie na kanale Witarot. Osoby spod znaku raka, skorpiona i rybek. Witajcie kochani, wisikłania. To czytanie jest dla Was na czas od 6 do 13 stycznia 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania nie są dla każdego. Nie będzie rezonowało z każdym. Wiecie, o co chodzi. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcje, komentarze, lajki. Także to, jeżeli coś zauważycie nie tak, bo to ten sprzęt, który mam teraz, jest nowy, ja go cały czas testuję. Więc bardzo proszę o... piszcie, co się dzieje w ogóle. Czy słychać dobrze to, co mówię? No, widać chyba dobrze, widać. No i ogólnie piszcie, co myślicie o tych czytaniach. Piszcie, co z Wami rezonuje, co też nie. No, to tyle w ramach wstępu. Dobrze, zaczynamy od osób spod znaku raka. Raku, mój drogi, zobaczymy, co u Ciebie od 6 do 13 stycznia 2023 roku. Co u raka? Sobie te karty i tak muszę przesunąć. Za dużo miejsca zajmują. A za wiele go tutaj nie mam. Dobra, zaczynamy. Ogólna energia dla Ciebie, raku, to... Oj, rak rozmarzony, rak... O, tu Ci pokażę. Rak myśli, ma jakiś plan, myślisz albo o kimś, za kimś tęsknisz, lub może masz nowe pomysły na coś. Więc każdy z Was właściwie już wie, o czym jest tutaj mowa. Wpływy korzystne. Po malutku idziesz do celu. Będzie ktoś, kto może pomoże Ci w realizacji jakichś zamierzeń. Myślę, że idziesz dobrą drogą, w dobrym kierunku. Na spokojnie po prostu realizuj to, co masz w głowie, co Ci tam chodzi po tej głowie. Ostrzeżenia. Ostrzeżenia jeszcze nie. Wpływy niekorzystne. Myślę, że jesteś w takiej energii, gdzie widzisz brak finansów. Myślę, że coś tu się opóźnia. Również to, że te Twoje myśli, które krążą w Twojej głowie, nie są za fajne. Obawiasz się tego, co będzie, że nie dasz rady. Coś Cię zatrzymuje, nie możesz zarabiać pieniędzy, chociaż że za wolno coś idzie, chciałbyś coś przyspieszyć, a tutaj no, idzie w swoim tempie. Karty mówią, byś nie denerwował się, to tak ma być. Jeżeli pochłoną Cię złe myśli, złe emocje, będziesz przyciągał to, co nie, to, co Ci może po prostu zaszkodzić w przyszłości. Dobra, dalej. Teraz mamy ostrzeżenia dla raka. Ostrzeżenia. No właśnie, tutaj aż się w tobie gotuje. Jeżeli pójdziesz za tą energią, po prostu za szybko coś się... możesz się wypalić, o, tak bym powiedziała. Za szybko chcesz coś zrealizować. Tutaj to tempo... ewidentnie Ci nie pasuje. Widzisz wszystko jakby w czarnych barwach. Chciałbyś przyspieszyć, a to no nie da się. Mało tego, tutaj masz nawet ostrzeżenie, by tego nie robić. A jaka jest niespodzianka? Niespodzianka. Raku, Ty się możesz zakochać. Możesz
znaleźć nową pracę. Może dostać awans, dlatego warto poczekać na coś, co przychodzi, co do ciebie przychodzi, a czego jeszcze tego nie widzisz. No, to ciekawe, prawda? A co w miłości? Co w miłości? W pracy? No macie fajne karty, powiem. W miłości, raku, ten czas miło spędzisz w miłości. No, z osobą, którą jesteś na stałe. Być może jesteś osobą samotną. Możesz kogoś znaleźć do związku przecież. Więc też to jest możliwe. Co jeszcze można powiedzieć? Miło będziesz spędzać czas, będziesz sobie dogadzać w jakiś sposób. Tutaj potem dopowiemy tą kartę. No, widzę kogoś, kto no jest jakimś, można by powiedzieć, egoistą, który sobie po prostu robi to, co lubi. Dla każdego z was jest to zupełnie coś innego. Gorzej, jak się komuś w twoim otoczeniu może to się nie spodobać. Jeżeli chodzi o pracę, odchodzisz od tego, co nie służy. Odchodzisz od, może gdzieś jesteś zatrudniony, gdzie nie dostajesz kasy za to, co po prostu, no, wynagrodzenia, tak? Wykonałeś jakiś projekt, też może nie dostałeś za to pieniędzy. Odchodzisz od sytuacji, od ludzi, którzy może cię wykorzystywali. Albo była zła atmosfera w pracy, nie wiem, co ci nie pasowało. W każdym razie ty sam odchodzisz, czujesz, że już cię nosi, już tutaj, no już to nie jest to, co było kiedyś. Dobra, teraz będziemy dopowiadać. Główna energia. O czym ty tak myślisz, raku? O czym ty tak myślisz? Chcesz skończyć jakiś etap w swoim życiu i rozpocząć coś nowego? Lub myślisz o kimś z zagranicy, za kimś tęsknisz, chciałbyś się spotkać? Dobra, dalej idziemy. Wpływy korzystne. Wpływy korzystne. Rozmowa. Jakaś. Warto będzie porozmawiać z partnerem lub z partnerem, z którym żyjesz, tworzycie rodzinę, lub z partnerem biznesowym. Zależy, o co właściwie pytasz, tak? O co tobie chodzi? W każdym razie tutaj ta rozmowa pomoże pójść tam do przodu, przełamać jakieś lody, nie wiem, jakieś nowe pomysły może przyjdą ci do głowy przez tą rozmowę. Ona jest tu ewidentnie potrzebna w tym tygodniu. Wpływy niekorzystne. No tak, brak równowagi. No, w domu. O dom coś tutaj takiego chodzi nie bardzo. No, nie masz równowagi wewnętrznej. Przyjdzie jakaś do ciebie oferta związana z domem, jednak nie jest dobrze ją w tym momencie przyjmować, ponieważ to może jakby z pozoru jest coś dobrego, a tak naprawdę nie, nie jest. Musisz trochę poczekać. Ostrzeżenie. Nie zaczynaj czegoś nowego w tym tygodniu. Nie idź nową drogą. Tutaj karty ostrzegają przed nowymi okazjami. Poczekaj, wstrzymaj się w tym tygodniu. Nic nie rób. Tutaj przychodzi ta niespodzianka, ten as kielichów, ale jest ostrzeżenie przed nim, więc fajnie, że coś przychodzi, ale przeanalizuj to, sprawdź, o co konkretnie chodzi, o co chodzi z tą niespodzianką.
odchodzisz od czegoś, co nie służy, i będziesz mógł podpisać umowę. Umowę z kimś, odejść od. Ta umowa może spowodować, że no to poczucie straty, tak? Poczucie niedostatku. Może ta umowa pomoże jakby odejść od relacji, gdzie się kłócisz, czyli chodzi też. Odchodzisz od kogoś, z kim się już nie dogadujesz i przychodzi nowa osoba do twojego życia. Ale jest tutaj takie, no poczekaj, poczekaj, nie idź za tym ogniem, no to cię wręcz będzie rozpalało. Już masz dosyć sytuacji, w jakiej się teraz znajdujesz, ale no sytuacja, jakaś okazja się tutaj pojawia, to również jest to pokazane, ale naprawdę sprawdź, o co chodzi. To jest tylko jeden tydzień, to jest naprawdę niewiele czasu. Przeanalizuj tą sytuację. Może dlatego wyszedł tutaj właśnie ta czwórka kielichów. Dobra, co w miłości? Stop, zobaczcie. No i praca. Co? Dziesiątka mieczy. O kurczę. Mam wrażenie, że rak pójdzie w pracę. Właściwie miłość, miłość. Może cię ktoś zrani. Co spowoduje, że... Nie będziesz wiedział, co zrobić w tej sytuacji. Jakaś coś przykrego, może o pracę chodzi, może w pracy przyjaciele, albo ktoś, kogo znasz z pracy, coś jest z pracą związanego. Ktoś cię zawiedzie, pozornie jest miło, kolorowo, fajnie, ale no to tak powierzchownie wygląda. Możesz się coś dowiedzieć, że ktoś cię obgadywał, zdradził w jakiś sposób, coś w zaufaniu komuś powiedziałeś czy powiedziałaś i tutaj się coś wylewa. Tutaj będziesz tak zaskoczony, że nie będziesz wiedzieć, co zrobić. No lub będziesz zdradzony, w sensie chodzi o trójkąty. Ale to jest tak już pospolite w tym tarocie, te trójkąty, że myślę, że coś więcej może... Coś innego może tutaj wypłynąć. Niekoniecznie tego typu relacje. Chociaż nie wykluczam. Również tak może być. Jeśli chodzi o pracę, tutaj mamy ósemkę kielichów. Odchodzisz od tego, co nie służy. Odchodzisz od ludzi, którzy źle ci życzą. Zobacz, może ta dziesiątka. Dziesiątka mieczy. Mam wrażenie, że relacje miłosne odejdą jakby na bok, ponieważ w pracy coś się zacznie kotłować w twoim życiu. Będą to sytuacje, gdzie będziesz musiał poświęcić więcej czasu niż własnej relacji z partnerem, z partnerką. Wiecie, o czym mówię. W pracy ktoś ci... Ktoś ci, nie wiem, zrani twoje serce, zaufanie i odchodzisz od tego. No tak, no będziesz zmęczony tą sytuacją. I znowu będziesz myślał. Nowy plan działania tutaj w głowie się będzie tworzył. No, powiedziałabym nawet, że przez, no, stracisz zaufanie do osób z zewnątrz, nikomu nie będziesz mówił, co chcesz zrobić i w jakiej sytuacji, ale ty odchodzisz od zupełnie od starego myślenia, zachowania,
Odchodzi rak taki, jakiego znają w pracy inni ludzie. Rak się będzie zmieniał. Nie będzie już taki ufny, nie będzie taki. Bezkompromisowy. Takie słowo mi tu przyszło, no może. Dobra, rada dla raka. Słońce mi się tu pokazało. Trzy karty mi wypadły. Wiecie, co pokażę wam? Sorry za moje krzesło. Te karty mi wyszły. Rak, to możesz być ty. Te karty mi tutaj wyskoczyły. Rada jest taka, byś odszedł od ludzi, sytuacji. Gdzie byłeś pomawiany, źle traktowany, oszukany, odpuść tę sytuację, odejdź od nich na spokojnie, bez nerwów, a spotka cię jakby nagroda. Tutaj mamy to słońce, czyli będziesz mógł realizować swoje plany, zamiary, cokolwiek to jest, pójdziesz w dobrym kierunku. Także jeszcze trochę cierpliwości. Jeszcze trochę cierpliwości. Ten tydzień też będzie taki troszeczkę nudnawy, spokojny. Teraz zobaczymy, o co chodzi z tymi, co anioły mają do powiedzenia rakom na ten czas. Może zadaj sobie pytanie do aniołków, więc tutaj przyjdzie do ciebie odpowiedź na czas od 6 do 13 stycznia 2023 roku. No, dobra, już przy was to zrobię. Podejmij działania. No proszę. Podejmij działania. Momenta, już. Nadeszła pora, gdy trzeba zacząć działać. Twoje anioły czekają na to, aż zrobisz kolejny krok, dzięki czemu będą mogły pomóc ci podążać ścieżką wiodącą do spełnienia twoich marzeń. Odrzuć zwlekanie i niepewność. We wnętrzu swojego serca wiesz, co powinieneś zrobić. Działaj. Niezależnie od tego, czy jesteś aktualnie skupiony na karierze, sprawach uczuć, czy którymś z pozostałych tematów, spełnienie marzeń nie wpadnie ci po prostu w ręce. Musisz być aktywnym poszukiwaczem tego, na czym ci zależy. Właśnie jesteś na tym etapie poszukiwania, realizowania tych właśnie nowych pomysłów. Myślę, że coś już ci do głowy przychodzi. Nie wiesz, jak to ogarnąć jeszcze w tym momencie. Jeszcze masz ten tydzień, by do tego dojść. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa. Ok, teraz bardzo proszę o uwagę osoby spod znaku Skorpiona. Sobie tutaj te karty jeszcze muszę złożyć. Co u Skorpiona od 6 do 13 stycznia 2023 roku? Co u Skorpionów? Okej. To już mamy
Rasa mieczy. Ciekawe. Myślę, że jakaś rozmowa jest przed wami. Jakieś decyzje ważne. Będziesz kierować się logiką, swoją inteligencją. Jesteś przed jakimś wyborem. Chcesz coś osiągnąć w jakiś sposób. No dobra, zobaczymy dalej. Wpływy korzystne. No, musisz się nieźle napocić, żeby coś uzyskać. I to jest kombinowanie. Tutaj coś. No, to jest takie działanie poza plecami czyimś, nie wiem. Myślę, że tutaj spryt twój będzie bardzo potrzebny w tym tygodniu. Wpływy niekorzystne. No, mamy tu świat. Coś z zewnątrz. Może jakieś kontakty z zagranicy przyjdą do ciebie, chociaż no, nie za dobrymi wiadomościami. Może będziesz chciał wyjechać i nie będziesz mógł, bo z jakiegoś powodu tutaj ten wyjazd może się opóźnić. Potem sobie jeszcze dopowiemy. Albo chcesz skończyć jakieś coś w swoim życiu, ale to jeszcze nie jest ten czas na to. Koniec jakiegoś cyklu, by rozpocząć coś nowego. Ale żeby zacząć coś, musisz zamknąć jakieś drzwi w swoim życiu. Czyli, no nie wiem, czy chodzi o relacje, pracę, czy może przeprowadzkę, praca może za granicą, chcesz pracować za granicą, wyjechać, więc to nie jest dobry moment. To nie jest dobry moment. Ostrzeżenie dla ciebie, Skorpionie. No właśnie, nie powinieneś jakby w tym tygodniu bynajmniej łapać kilku prac naraz. Lub jeżeli jesteś osobą, która spotka mężczyznę ognistego, przystojnego, który może wszystko mówić, zachowywać się tak, jak ty chcesz, to tutaj jest ostrzeżenie, by mu tak nie wierzyć we wszystko, bo jeżeli osiągnie swój cel, on zniknie po prostu z twojego życia. Więc bierzcie, co do ciebie, co do was pasuje. Jakaś niespodzianka. Niespodzianka. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Coś związanego z sądem. Może przyjdzie jakaś decyzja z sądu na twoją korzyść. Lub będziesz podpisywać umowę z czymś związaną. Może się będziesz rozwodzić. Dla ciebie to jest... W końcu jestem wolny, czy wolna. A może zostaniesz przyjęty do pracy, a może podpisujesz umowę o wynajem mieszkania, albo kupujesz, sprzedajesz mieszkanie. Coś związanego z dokumentami. No dobra, to cię może zaskoczyć. Co w miłości? Przyjdzie jakaś nowa propozycja. Co w pracy? Nerwowo. Nerwowo. W miłości. Też myślę, że tu chodzi o dziecko twoje. No wiadomo, że nie u wszystkich. Przyjdzie z jakąś wiadomością do ciebie. Lub jesteś może samotną osobą. Przychodzi ktoś młodszy od ciebie. I chcecie zaprosić na randkę. Również taka sytuacja może zaistnieć. Dobra, dopowiadamy. Dopowiadamy. Co u Skorpiona? Od 6 do 13 stycznia. Ogólna energia. Mam wrażenie, że jesteś tą królową buław, czyli
Jesteś kimś, kto cię no, co cię nosi, po prostu chcesz odejść od jakiejś energii, czujesz, że musisz porozmawiać z kimś, nie wiem, może to partner, może szef, może ktoś jeszcze inny, ponieważ nie widzisz jakby wyjścia z sytuacji. Ten miecz spowoduje, albo ktoś do ciebie przyjdzie, bo będzie chciał z tobą porozmawiać. Więc tutaj to jest miecz prawdy, który mówi, jak właśnie, że odcina to, co nie służy w twoim życiu. Zostawia jedynie to, co jeszcze możesz wykorzystać. Czyli co? Jeżeli chodzi o związki, po takiej rozmowie komuś opadną różowe okulary, jak ja to mówię. Jeżeli chodzi o pracę, zaczniesz jakby mieć nowy plan na jakąś sytuację. Przed tą rozmową nie wiedziałeś, co zrobić. A tutaj i będziesz wiedzieć, że można coś inwestować, może się zatrudnić. Nie wiem, wiele będzie zależało od tej rozmowy dla ciebie. Co jest wskazane? Uzyskać równowagę, pojechać gdzieś, przyjąć jakąś propozycję, może na spotkanie i wyjechać. No to, co powiedziałam wcześniej. A może warto będzie kupić samochód w tym tygodniu dla ciebie? No nie wiem. Musisz wykazać się sprytem, cokolwiek to nie znaczy. No dobra, dalej. Wpływy niekorzystne u Skorpiona. Niekorzystne. No, zacząć coś nowego chcesz. No, ewidentnie chcesz coś nowego. Kupić samochód i wyjechać za granicę za pracą. Albo do ukochanej osoby, bo może cię zaprasza. Więc słuchajcie, to nie jest dobry tydzień na to. Nie. Chcesz coś zacząć nowego? Poczekaj ten tydzień, zobaczymy, co wyjdzie w kolejnym. W każdym razie tutaj nie możesz jeszcze domknąć tych drzwi. Coś masz jeszcze niezałatwionego. Jeszcze nie możesz czegoś zacząć. No dobra, ostrzeżenie. Co z tym rycerzem? Rycerzem. I znowu miecz, a z mieczy ostrzeżenie, że no jest nieszczery. Ostrzeżenie przed tym, co będzie do ciebie mówił. Będzie mówił, że chce z tobą zacząć nowe życie. Będzie mówił, że chce cię przyjąć do pracy. Będzie mówił to, co chcesz usłyszeć. Może będzie chciał z tobą zamieszkać, ale naprawdę otrzyma to, na co czeka od ciebie, i właściwie te jego obietnice pójdą w niwecz. Takie, wiecie, w zapomnienie, tego nie było, to nie ja mówiłem. Co jest, jaka jest niespodzianka dla ciebie? Niespodzianka. Obronisz się. Tutaj widzę rozmowę, kontrakty. No proszę. Albo zakochasz się, znajdziesz osobę, która, no, powiedziałabym, jest twoją bratnią duszą. Może się będziesz bronił przed tą miłością. Nie wiem, czy warto. Tylko nie mylcie tej sytuacji z tą tutaj, bo to może być zupełnie odrębna sytuacja. W każdym razie przyjdzie do ciebie okazja, a tak naprawdę od ciebie będzie zależało, czy ją wykorzystasz w odpowiedni sposób, czy spotkasz się z tą drugą osobą, czy przystajesz na jej propozycję. To będzie coś niespodziewanego.
Mamy tutaj pazia kielichów. Może to wszystko się ze sobą łączy? Zobaczmy. No, coś tutaj z przeszłości przychodzi. Czyli tutaj mamy ten świat. Świat. No, stare sprawy mogą przyjść do ciebie. Może jakieś wiadomości od byłego partnera, czy byłej partnerki. No dobra, zobaczmy dalej. No tak. Będą rozmowy, dyskusje. No, może spotkania na nowo. Ale tak do końca nie będziesz szczery w stosunku do tej osoby. Czujesz, że musisz mieć jakiś dystans. Jeżeli chodzi o pracę, paź mieczy mówi o tym, że jesteś obserwowany przez innych. Albo ty obserwujesz innych. Coś takiego. No. No tak. Czarne myśli, te miecze. Słuchajcie, obawiasz się o tą pracę. Myślisz, że ta praca nie jest dobra dla ciebie, że za mało dostajesz za nią kasy. Jesteś tą cesarzową tutaj. Mówię tutaj do kobiet, która może masz taką firmę, gdzie już coraz gorzej prosperuje. Obawiasz się, że no, będziesz musiała złożyć wszystko i no, ogłosić upadłość. Obserwujesz to, co się dzieje na zewnątrz, inne firmy, i zastanawiasz się, co robić. I coraz mniejszą masz nadzieję na to, że wyjdziesz z jakichś problemów. Jeszcze jedną zobaczę. No. Ktoś cię dobije. Zostaniesz zraniony czy zraniona. Jeżeli chodzi o mężczyzn, myślę, że tutaj ciebie może szefowa oszukać. I będziesz miał problem. Będziesz ją obserwować, więc musicie sobie odwracać tę sytuację, ok? No dobra, rada od Tarota dla ciebie, Skorpionie, na czas od 6 do 13 stycznia 2023 roku. Rada dla Skorpiona. Rada dla Skorpiona. Myślę, że podpisz tą umowę. Nie wiem, o jaką umowę chodzi, ale tutaj właśnie jest taka rada. Kieruj się intelektem, swoją intuicją. Może warto będzie otworzyć własną firmę. Lub z kimś stworzyć taką firmę, pójść wspólnie do jednego celu, pomagać sobie wzajemnie. Coś takiego tutaj widać. A co mają aniołki dla Skorpiona do powiedzenia? Aniołki. Tutaj wam zobaczymy, co aniołki powiedzą. Pomyśl sobie życzenie, nie wiem, masz jakieś pytanie, Skorpionie, więc zapraszam. W niedalekiej przyszłości rozwiąże się sytuacja, o którą pytasz. Musisz mieć, no myślę, że nie musisz mieć aż takiej wielkiej cierpliwości, niż jak gdyby to była karta za rok, no to wtedy rozumiem, to naprawdę
długi okres oczekiwania, ale w niedalekiej przyszłości, może nie w tym tygodniu, ale później zrealizują się Twoje jakby marzenia o to, co pytałeś. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób, że Wam się podobało, że wziąłeś to, co do Ciebie pasuje, co z Tobą rezonuje. I do następnego razu. Trzymajcie się. Pa. Dobrze, teraz bardzo proszę o uwagę. Osoby spod znaku rybki. Rybki. Rybki, moje drogie rybki. Rybki. No dobra. Co u rybek w okresie od 6 do 13 stycznia 2023 roku? Co u osób spod znaku ryby? Okej. Ogólna energia dla ciebie, rybko. No, powiem ci, że coś będziesz musiała wykazać się sprytem w jakimś względzie. Coś zrobić, tak by się ktoś nie dowiedział. No, nie wiem. Może komuś szykujesz jakiś prezent, a może chcesz kogoś zaprosić gdzieś. W każdym razie coś tutaj takiego widać. Będziesz myślał, czy będziesz myślała, by odejść może od partnera, to może ktoś jeszcze inny, albo odejść z pracy, tak by się nikt nie dowiedział. Wpływy korzystne. No wiele masz jakby pomysłów na siebie, może chodzisz do, no nie wiem, wiele punktów zarobkowania, a może masz dwie, a może więcej osób, z którymi, które ci się podobają i warto by dokonać wyboru, że tak powiem. Co jest korzystnego w tym tygodniu, to spotkania z bratnią duszą. Czyli nie, to tak jakby będziesz myśleć, żeby oszukać swojego partnera, partnerkę, by po prostu spotkać się z kimś innym, pójść na randkę, pójść na spacer. To jest jakiś początek, mam wrażenie. No dobra. Ostrzeżenie dla rybki. Ostrzeżenie. Tutaj jest w twoim otoczeniu ktoś bardzo nieszczery. Ktoś, kto wydaje się miły, ale tak naprawdę nie jest. Niespodzianka. Fajna zabawa się szykuje w tym tygodniu. Coś, no nie wiem, w każdym razie coś niespodziewanego, miłego, możesz być w centrum uwagi, może ktoś będzie coś ucztował. W każdym razie tutaj widzę impreza. Może będziesz uczcić awans, a może będziesz zaproszony na jakąś domówkę, urodziny, coś takiego. Co w nie w pracy, w miłości, co u rybki, w miłości.
w miłości. Mamy tutaj króla mieczy. Albo to jesteś ty, albo twój partner, lub urzędnik. I teraz bądź tu mądry, pisz wiersze. O co chodzi? O co chodzi? U każdego co innego. Jeśli chodzi o urzędnika, to może się rozwodzisz, a może wychodzisz za mąż. Jeżeli chodzi o ciebie, to myślę, że nosisz maskę na twarzy, nie pokazujesz, jakim jesteś fajnym facetem, dowcipnym, śmiejącym się. W środku wręcz aż w tobie wrze, ale nie, bo na zewnątrz to ty musisz pokazać siebie z tej lodowatej strony, że tak powiem. Może masz takiego męża? Dobra. Teraz w praca. W pracy. No fajnie w pracy. W pracy tutaj widzę, że wszystko osiągnąłeś, czego pragniesz, to ty osiągasz w tej pracy. Czujesz się szczęśliwy czy szczęśliwa i w zasadzie nic więcej do szczęścia ci nie potrzeba. No dobra. Teraz będziemy dopowiadać rybom. Rybki moje drogie. Będziemy dopowiadać małymi kartami, tak jak zawsze, chociaż noszę się z zamiarem no już nie dokładać tymi kartami czytań, ponieważ te, jeżeli będziesz chciał takie czytanie bardziej rozszerzone, to po prostu będziesz, no to wtedy będę prosiła o kontakt e-mailowy czy tam na Messengera i wtedy dam link do takiego czytania, ok? Oczywiście będą wtedy i bonusy, inne rzeczy. Chciałabym Was też zachęcić do tego i przekonać, że czytania takie prywatne wcale nie są takie drogie i takie złe. A wiele się możesz o sobie dowiedzieć. No dobra, rybko moja droga. Dlaczego tutaj wyszła ta siódemka mieczy? No, widzimy tutaj parę. Widzimy tutaj pazia. I co? I kochanka. Powiedziałabym tak, że jeżeli jesteś mężczyzną, to bynajmniej kobieta będzie tą kochanką. Będziesz kombinować, by się spotkać z kochanką. Po prostu. Będziesz kombinować, by się ta twoja druga połowa o tym nie dowiedziała. Jeżeli jesteś kobietą, możesz być kochanką mężczyzny, który jest w związku. No dobra, dalej patrzmy. Wpływy korzystne. No, wybierz w końcu kogoś. Kiedy wybierzesz, śmierć będzie, czyli co? Koniec jakiegoś cyklu w twoim życiu. Pójdziesz w coś nowego, czyli w nową relację, w nową pracę. Coś nowego. W końcu zdecydujesz się, którą drogą chcesz pójść. Bynajmniej dobrze byłoby, gdybyś w tym tygodniu dokonał tego, czy dokonała tego wyboru. No. Nie musisz się nikogo pytać o pozwolenie. Będziesz działać jakby pytając chyba jedynie swoją intuicję, co zrobić. Musisz robić tak, by było to zgodne z tobą, z twoim wnętrzem. Dopiero wtedy, myślę, będziesz mógł, czy będziesz mogła spotykać się z kimś innym. Dlatego ten tydzień nie jest dobry właśnie na takie spotkania. Musisz jakby uregulować sprawy tutaj związane z relacją, którą już jesteś. No dobra, ale no tak, ty myślisz tutaj o spotkaniu.
Nie śpisz po nocach, myślisz o tym, żeby zacząć nowy związek. No i to nie jest korzystne w tym tygodniu. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Tutaj ostrzeżenie. No, wyszło. Wyszła królowa pentakli, czyli twoja żona, może teściowa, być może mama. Wydawać się może, że jest w porządku do ciebie, a nie jest. Coś tam za twoimi plecami obgaduje cię z być może twoją drugą połową i tutaj widzę kłótnie. W zasadzie no, będziesz się czuć osamotniony czy osamotniona. Jeżeli jesteś tą królową pentakli, czyli żoną, to możliwe, że ten mąż nie jest w stosunku do ciebie fair. Może cię oszukiwać. To jest ostrzeżenie właśnie przed taką energią. Co tutaj mamy w niespodziance? Niespodzianka, królowa mieczy. O. Będziesz się cieszyć, nie wiem, podpiszesz jakieś papiery z czymś związanym. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Ty się na pewno dowiesz w tym tygodniu. Coś związanego z samochodem? Może kupisz samochód, co? Rybko moja droga. W każdym razie coś fajnego tutaj przychodzi do ciebie. I będzie powód do opijania albo prawa jazdy. O, też tak może być. No dobra, teraz co w miłości? Co w miłości? Co w miłości? No kłótnia. Kłótnia. Ja mam wrażenie, że rozstanie. Nie jeszcze. Nie wiesz, co zrobić. Nie wiesz, co zrobić. Nie czujesz się już w tym związku totalnie. Twój facet jest zimny jak głaz. Ale tkwisz tutaj, bo jest fajnie, bo jest wygodnie. Macie już wspólny jakby dom. Kasę, wiecie, no, wygodne życie, ale między wami nie jest dobrze. Nie wiesz, co zrobić w tej sytuacji. Bynajmniej nie podejmiesz decyzji jeszcze w tym tygodniu. Odwracajcie sobie oczywiście tę energię, tak? No, co z pracą? Co z pracą? Odchodzisz od tego, co nie służy. I czekasz na efekty swoich działań. Będziesz kierować się sercem. Myślę, że w tym układzie ktoś się znalazł ci za skórę. Ktoś bardzo egoistyczny. Ktoś, kto myślał tylko o sobie, nie o waszym wspólnym dobru. Może jesteś w jakiejś tutaj. Nie wiem, macie spółkę, razem prowadzicie biznes. Tutaj czujesz, że no nie za fajna atmosfera, że nie dostaję kasy tyle, ile powinienem, że ten twój partner myśli tylko o sobie, jest wielkim egoistą, albo odwracacie sobie energię. Ktoś może odchodzi od was, bo tak myślą o tobie. Więc to jest takie oczekiwanie na efekt swoich działań. A może tutaj chodzi też o to, że osoba, którą kochasz, na której ci zależy, odchodzi z firmy. Poznaliście się w tej samej firmie i odchodzi. Od ciebie, od firmy. Również tak może być. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą
z wszystkimi rezonować. Tutaj historie są przeróżne. Dobra, teraz jaka będzie rada od kart Tarota dla Ciebie, rybko, na ten czas? Matko, ale się zagadałam, ponad godzinę już gadam. Ojku. Rada. Myślę, że powinnaś, rybko, odpocząć od tych sytuacji, które do tej pory Cię dobijały. Nie załamuj się. Jest wyjście z sytuacji, o którą pytasz. Pomedytuj. Posłuchaj własnej intuicji, siebie samego, a znajdzie się odpowiedź, znajdzie się nowe rozwiązanie na Twój problem. Dobra, i teraz może macie jakieś pytanie do aniołów, więc zapraszam. Tutaj pokażę Wam to tasowanie i wyciągamy kartę. Odpuść. Zobacz, musisz odpuścić. Iść w coś nowego. Odpuść. A i tak Wam przeczytam, co? Pora, byś odpuścił sobie tę sytuację. Przestań się skupiać na tym, kiedy dojdzie do jej rozwiązania i czy w ogóle będzie to miało miejsce. Niezdrowe i niegwarantujące spełnienia związki powinny zostać teraz zakończone, żeby stworzyć przestrzeń dla czegoś lepszego. Nie martw się, Bóg i Twoje anioły mają wszystko pod kontrolą. Kluczem do zamanifestowania się Twoich pragnień jest poproszenie o to, czego chcesz, a następnie pozwolenie niebiosom, by to dla Ciebie zrealizowały. Jeśli wyciągnąłeś tę kartę, może to oznaczać, że zbyt kurczowo trzymasz się sposobu, w jaki Twoje marzenia miałyby zostać spełnione. Pomyśl marzenie, a jego realizację pozostaw aniołom. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!